Artur Szpilka. Dziś gala na walka z walkami na gołe pięści. Tak jak domyślam się, to tobie walka na gołe pięści specjalnie obca chyba nie jest. No tak, no jak każdy, z, powiedzmy, prawie każdy z bokserów zaczynał gdzieś tam walczyć właśnie na pięści, przecież to gdzieś tam albo jakieś zadymy, albo właśnie bijatyki poza szkołą. Także powiedzmy jedną rzecz. Dzisiaj, kiedy ja się biłem na pięści, ważyłem 75, 80, maksymalnie 90 kilo. Dzisiaj chłopaki ważą po 100 parę. Te ciosy czuć, te ciosy, te chłopaki już coś potrafią. To są już dorośli mężczyźni z kopytami w rękach i z wielkim charakterem. Także naprawdę dzisiaj miło jestem zaskoczony i pozytywnie, jak to się fajnie ogląda. Szkoda tylko, mówię, zdrowia. Zdrowia może trochę szkoda, ale tak sobie jeszcze myślę, było to takie zestawienie z Michałem Bławdziewiczem, to był chyba półfinał, ćwierćfinał zresztą też, z Wasylem, tam 40 chyba kilo różnicy było w ogóle. Tak, ale charakter Wasyl ma niesamowity, to pokazał, tak, Michał był dużo silniejszy, więc to odchylał się, skontrował lewym sierpowym, ale słuchajcie, od początku dzisiaj całego tego turnieju nie można odmówić nikomu charakteru i każdy, kto tu jest, nie znalazł się przez przypadek, tak? Każdy coś potrafi, każdy chce tu dać siebie wszystko, wie, że to jest szansa zaistnieć. Ja uważam, że takie turnieje, to jest w ogóle, Mateusz z Mariuszem są prekursorami tego sportu w Polsce, tak? Więc uważam, mam nadzieję, że to po prostu zaistnieje, że to da jakąś szansę tym właśnie chłopakom, że ej, kurde, ja mam talent, ja mogę, że to ktoś zobaczy, będzie chciał oglądać. Uważam, że to naprawdę robi, sam zobacz, oglądać na żywo, naprawdę to fajnie się ogląda. Wyobraź sobie, co by to było, gdyby byli kibice jeszcze każdych drużyn, kiedy to by wszystko widziało, bo to naprawdę są emocje od początku. Także uważam, że naprawdę ma szansę to fajnie zaistnieć. Dostaję mega wiadomości właśnie od Michasia Materli, od Tomcia mojego, od Różala, że naprawdę mega się to ogląda, że są zaskoczeni pozytywnie. I tak jak ja siedzę przed tym, mówię do Maćka cały czas go sztucha, mówię, ty, kurde, naprawdę zajebiście, nie? No właśnie, z Mateuszem Borkiem wspominaliśmy wczoraj przed tą galą rozmawiając, że ci kibice tu zrobiliby jeszcze nieprawdopodobny dodatkowy amok i szał wprowadzili. Ale tak sobie myślę, bo też mówisz o tym charakterze, to tutaj paru panów, którzy dzisiaj rywalizowali, jak z nimi rozmawiałem przed galą, wspominali o tym, że oni doświadczenie zbierali oczywiście w sali bokserskiej też, ale właśnie gdzieś tam na ulicy, właśnie troszeczkę gdzieś w tych, podczas kibicowskich spotkań. To też jest szansą dla takich ludzi, żeby potem pokazać się szerszej publiczności, że te umiejętności predestynują ich do walki sportowej nawet. Ja przede wszystkim powtarzam, że w gronie kibiców, w gronie tych chłopaków gdzieś tam, powiedzmy, współświadka, jest zawsze materiał na tych zawodników, którzy mogą się wybić i walczyć i właśnie tam trzeba ich pchać, bo widać, co dzisiaj się dzieje, tak? Grupy i widzisz, jak to się kończy. Ja mówię, każdy z tych chłopaków niech pokaże właśnie, ile ma w sobie jaj, wyjdzie i na przykład daje przykład drugim młodzieży. Wyciąga ze sobą, pokazuje, bo że to się staje popularne. Mam nadzieję, że ten sport stanie się popularny i będzie jakąś, właśnie ta pierwsza gronda będzie prekursorem dla tych młodych zawodników i każdy z nich będzie mógł się pokazać i będzie walczył, a kiedyś, kurde, poda rękę drugiemu młodemu zawodnikowi i każdy będzie szczęśliwy, bo będzie to przede wszystkim legalne, będzie to popularne, będzie można złapać sponsora i nie będzie trzeba myśleć o głupotach. Gdyby Artur Szpilka stanął przed takim wyborem, gdzieś tam już rozstając się ze swoim ukochanym pięściarstwem, walki na gołe pięści czy MMA, to co bardziej by go interesowało? Ciężko powiedzieć. To nawet nie chodzi o to, że gołe pięści. Ja po prostu martwię się o swoje ręce, nie o twarz, bo ja już mówię, 4 razy miałem operowaną tą dłoń. Może gdyby się pojawiła fajna oferta z fajnym nazwiskiem, czemu nie? To mówię, wszystko jest w życiu do tego, ale dzisiaj jest boks i to jest najważniejsze dla mnie póki co. Ale kto wie, co w życiu się stanie, tak? Tego my naprawdę nie wiemy. Ale co trzeba powiedzieć jeszcze raz? Widzieliście mega emocje i to jest fajne, gorąco na sali. Wyobraźcie sobie do tego jeszcze tych kibiców, każdy za swoim, nie? Ta sceneria, tak? Kurczę, naprawdę mówię, tu te samochody. Brooklyn, to, tamto, nie? A dziewczyny? Wiesz co, na dziewczyny tak nie patrzyłem, bo skupiliśmy się na walce i naprawdę było co grzmiało praktycznie od pierwszych ciosów, krew wszędzie, naprawdę mega, mega fajna rzecz. Ty, jak wspomniałeś, pięściarstwo, ale troszeczkę przerwy teraz z powodu kontuzji, z powodu operacji przede wszystkim. Ewentualnie, jak sam gdzieś tam mówiłeś, powrót możliwy pod koniec roku ewentualnie. Tak, no taką mam nadzieję. Jestem wstępnie dogadany z promotorem Andrzejem Wasilewskim, że robię rewanż Radczenko, jestem wolnym zawodnikiem, także to jest jedyne, o czym myślę. No i co? I to jest dla mnie najważniejsze. Listopad, grudzień, powrót, współpraca z nowym trenerem, z Andrzejem Liczykiem. Także jestem też fajnie zadowolony, fajnie to wszystko wygląda, trener mnie goni po sali, także się cieszę z tego, tak? Zupełnie coś innego, powrót do korzeni, ale
tak jak mówię, czekajmy teraz spokojnie, mniej gadania i mówię, i czekam na rewanż. A nie irytujące jest to ciągłe takie atakowanie Artura Szpilki dla ciebie za tę walkę z Radczenką, że to zwycięstwo to ci się nie należało? No wiadomo, że to jest irytujące, no ale co ja zrobię, już tak jest, tak? Już się do tego przyzwyczaiłem, w nosie to mam. Ogólnie sam sobie pewnie w jakimś stopniu na to zasłużyłem. Nie wiem, ogólnie co by nie mówić, czy się to komuś podoba, czy nie, to Artur Szpilka budzi największe emocje, mam to w nosie, czy oni mnie hejtują, czy nie. Ja wychodzę tam, zostawiam zawsze całego siebie i nikt mi nie powie, że kiedyś schurzyłem, czy coś, zawsze. I nie bałem się nikogo, jeszcze dużo udowodnię, ale to mówię, możemy dzisiaj rozmawiać, co by się nie stało, każda walka da odpowiedź na najbliższe moje plany i cele. Czy to prawda, że z Andrzejem Waślewskim będziesz współpracował, ale na innych zasadach, czy w ogóle się rozstajecie? Jaka jest ostateczna wersja tego waszego układu? Nie no, oczywiście, że się rozstajemy, taki jest cel, ale nie zamykam się na Andrzeja Waślewskiego, bo tak jak mówię, to jest dzisiaj najlepszy promotor, mogący zorganizować najlepsze walki i to nie ma się co oszukiwać, tak? Więc nie zamykam się na niego, tylko jest mi gdzieś przykro, tak wiesz, w głębi serca to, co się tam wydarzyło, zachowam to dla siebie. I tak i tylko tyle, tak, bo mówię, gdzieś człowiek sobie zdał sprawę, że w pewnym momencie przestał być potrzebny i tyle, nie, to takie jest, wiesz, tam już tak wewnątrz, ale ja powiedziałem, jeszcze zobaczy. Czyli definitywnie z Andrzejem Waślewskim się rozstajecie. Tak, ale mówię, to nie jest tak, że się zamykam na siebie, rozstajemy się, każdy podąża swoją drogą, zadzwoni Andrzej, mówi, Artur, słuchaj, jest walka taka i taka. Ja mówię, o, zajebiście, no i ile to, tamto, dogadujemy się, spoko, biorę, na tej zasadzie. To na koniec jeszcze tylko cię zapytam, że o siostrę, bo ona gdzieś ostatnio wypłynęła bardzo mocno, tutaj emocje Artur Szpilka wzbudzała, tymczasem dużo o siostrze się twojej mówi, to za twoim jakąś namową, czy to tak samo z siebie wyszło? Ja nie wiem, czemu mówi się o siostrze? No może taka w ogóle siostra fajna, że nigdy nie pokazywał, że się nie chwalił, a tutaj... Ania, pozdrawiam serdecznie. Nie, za nią akurat Ania tam gdzieś się tam udziela, ktoś tam... Ja nawet nie wiem, bo ktoś mi to wysłał, czy Ania mi nawet wysłała wywiad. Tak, Ania zawsze żyje tym boksem, ogląda te walki, też to przeżywa, bo to wiadomo, że to kiedy wygrywasz, to jest dobrze, kiedy przegrywasz, idzie fala krytyki, opinia i to też boli rodzinę przecież, prawda? Ale siostra zawsze kciuki trzyma. Oczywiście, że tak. Także pozdrawiam Ania serdecznie. Dziękuję bardzo. Dzięki.